Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki klasyczne zapytanie internautów. Kto decyduje o pozytywnym leczeniu dla kierowcy? Okulista, czy lekarz medycyny pracy, czy psycholog, czy jacykolwiek inni lekarze. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Moje pytanie mam y, krótkozroczność minus 2 astygmatyzm na jednym oku, ale okulista stwierdził, że w okularach. Widzę w 99%. Natomiast problem dotyczy lekarki medycyny pracy, która z uporem maniaka twierdzi, że z taką wadą nie nadaje się na kierowcę zawodowego i nie chce wydać mi zaświadczenia. Sam nie wiem, co mam robić. No, czy mimo wszystko, czy mimo tego mogę zrobić prawo jazdy kategorii C? Czy są jakieś przeciwwskazania? Bardzo proszę o odpowiedź. Będę bardzo wdzięczny i z góry dziękuję rozwiewając wszelakie wątpliwości co do lekarzy. Niestety to tylko lekarz uprawniony do badań kierowców wydaje końcowe orzeczenie pozytywne lub negatywne i za które jest on odpowiedzialny. Okulista, neurolog, psychiatra czy tam wszelakiej innej maści lekarze na pewno ważni są tylko jego konsultatami. Oczywiście może się odwołać od tego orzeczenia negatywnego lub pójść do innego lekarza uprawnionego, ale tylko w sytuacji, kiedy nie zostało wydane końcowe orzeczenie. Jeżeli końcowe orzeczenie zostało wydane, to niestety przysługuje tylko y, tryb odwoławczy. Także jeszcze raz powtarzam, przedłużają prawa jazdy, nie okuliści, nie neurolodzy, nie psycholodzy, tylko Lekarze uprawnionych, uprawnieni do badań kierowców. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Zapraszam Cię tutaj na moją witrynę internetową i koniecznie skomentuj to wideo.